Cześć kochani, dzisiaj Wam pokażę moją małą plantację roślinek. Szałwia lekarska, tu jest groszek łuskany, taki troszkę wyższy. Tu gdzieś obsycha, ale to nie przejmujmy się tym, bo tutaj już mi rosły kwiatuszki. Melisa lekarska, bardzo fajna sprawa. Bardzo podobna jest melisa do pokrzywy, nawet nie widziałem, że tak wygląda. Wczoraj zbierałem pokrzywę, więc bym się mógł pomylić. Tutaj znatka pietruszka znana, dużo witaminy C. Lubczyk, bardzo fajna przyprawa do zupy. No pisze lekarskie, one wszystkie właściwości lekarskie mają zioła. Raczej przynajmniej niektóre szczególności. Tu jest prawdopodobnie roszponka. Tu fajnie rośnie rukola, bazylia sałatkowa, tak średnio, ale przynajmniej coś wyrosło. Szpinak, o widzicie, szpinakowi się nie powiodło, ale mam już sposób, żeby coś z tym zrobić, zaraz Wam powiem. Tu jest rukola też, ta liściasta. No koperek mi nie wyszedł. Niedawno rozmaryn zasadziłem, więc sobie rośnie powolutku, ale coraz lepiej. No i stevia, ale akurat stevia nie będzie nam potrzebna do tego, to zaraz Wam powiem. Bo tych wszystkich zielenin, które Wam teraz nagrałem, używam do skarmiania krewetek. Może Was to zaskoczy, ale stwierdziłem, że jak zasieję swoje, to nie dość satysfakcja, że coś wyhodowałem, zielone, fajne, to jeszcze jest to bez żadnych toksyn, spryskane, bez chemii. A jak wiemy, krewetki Sulawesi, w ogóle wszystkie krewetki, skorpiaki są bardzo wrażliwe na jakiekolwiek chemikalia. Więc tutaj mam taką możliwość samemu sobie, każdy ma taką możliwość posadzenia, wyhodowania sobie takich krzaczków. Ja często gotuję, więc również używam to do żywności, którą spożywam. Ale wiecie, to jest taki mój cel, między innymi dla krewetek. Taki listek odrywam, przygniatam jakimś kamyczkiem, no i sobie jedzą. Oczywiście melisy nie dawałem jeszcze. Takie drobne co jakiś czas dawałem. Najwięcej dałem groszku, bo było tego dużo, ale to szybko schodzi, nie? Więc moja plantacja jest taka troszkę uboga, ale wiecie, uczę się, więc to jest taki mój pierwszy raz z sadzeniem takich ziół i przypraw. No ale polecam Wam wszystkim, bo krewetki Sulawesi są bardzo wybredne. A taka zielenina jest pełna soli mineralnych, witamin, minerałów, antyoksydantów, o to chciałem powiedzieć, przeciwutleniaczy tak zwanych. Czyli to wszystko wpływa na ich odporność, na dobrą pracę jelit, bo zawiera to błonnik w sobie, cukry, węglowodany. Ale w takiej ilości, że nie zmętnimy sobie wody tym. No i jeżeli Wam się podoba mój pomysł, to szczerze zachęcam, samemu sobie założyć taką plantację. Taką plantację, mini plantację, no nie plantację, może tak źle nazwałem. Ok, jeżeli Wam się filmik podobał i podpowiedziałem Wam, w jaki sposób można jeszcze skarmić krewetki Sulawesi, to mówię Wam, że w taki sposób bardzo chętnie jedzą taką zieleninę, która przygnije. Oczywiście ślimaczki im chętnie pomagają w akwarium, bo ja mam ich dużo. Ale jeśli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. Subskrybujcie, polecajcie mój kanał. Bo, że tak powiem, nagrywam to nie tylko dla siebie, ale również dla Was. Aby Wam pomagać w hodowli tych trudnych krewetek. No i myślę, że tutaj znalazłem fajny sposób. Tu przeważnie, że jeszcze na koniec powiem, woda odstana, nie chlorowana, nie ozonowana. Z akwarium od krewetek biorę wodę i podlewam taką wodą. Ok, to trzymajcie się, życzę miłej niedzieli. No i wypoczywajcie. No, hej, cześć.